Przybyła do nas delegacja z Qingdao z Chin. Jest to miasto gospodarz Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Pekinie w 2008 roku. Są to delegaci, którzy piastują stanowiska w Urzędzie Miejskim Qingdao i również reprezentują Centrum Żeglarskie. Dość imponujące, jest to ogromna skala, miasto jest 8-milionowe i wyraziliśmy wzajemną otwartość na współpracę, która może się odbywać chociażby na płaszczyźnie wymiany młodzieży, która trenuje u nas w Gdańsku w Narodowym Centrum Żeglarstwa WFIS i również trenuje w Chinach. Widzimy w tym obopólne korzyści, więc tutaj jest ta pierwsza płaszczyzna do współpracy, a kolejna, kto wie, być może tematy związane z konferencjami, z wymianą trenerów. Na pewno jest tutaj poruszony aspekt współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim, który jest podmiotem do współpracy dla Federacji Chińskiej. I również Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, która mogłaby rozpocząć współpracę z Uniwersytetem z Qingdao. Tutaj skala jest nieprawdopodobna, bo warto dodać, że 180 szkół w Qingdao ma profil żeglarski. Także z jednej strony kunsztu żeglarskiego i mistrzostwa sportowego Chińczycy mogą uczyć się od Polaków, z drugiej strony skala ich działań jest tak imponująca, że również my możemy z tego zaczerpnąć i się inspirować.